czekamy, bo tam zdaje się ktoś się denerwuje w maszynie. Gonitwa się rozpoczęła i Amouash Al-Khalediyah od razu wyszła na front, 100 metrów po starcie. Drugi jest Apollo del Sol, na trzecim miejscu Seiful Mouliouk, dalej Samon Lau. Czwarte miejsce okupuje Al-Sahr, potem odstęp dwóch długości, Wielki Dakris, Osko i na ostatnim miejscu galopujący Dragon. Konie już na łuku, 2200 metrów do słupa. No tutaj na klasę Szczepan Mazur poprowadził faworytkę Amouash Al-Khalediyah z przewagą dwóch długości nad Apollo del Sol. Dalej w niewielkim odstępie Seiful Mouliouk, za nim tam blisko Samon Lau oraz Al-Sahr, potem Osko de Bozul, Wielki Dakris i na ostatnim miejscu, no to nie jest nowość, bo on zwykle tak biega, Dragon. Amouash Al-Khalediyah przed Apollo del Sol, a konie mają do słupa jeszcze jakieś 1600 metrów. Z Wielkim Dakrisem chyba ma problemy jeździec, bo pokazywał mu troszkę bat, koń odpada. No nie jest to ta forma, w której on czarował, wygrywając w derby. Przesuwa się natomiast nieco bliżej czołówki Dragon, bo nie chce jeździć, żeby mu ta czołówka odjechała. Amouash Al-Khalediyah, Apollo del Sol, 1300 metrów do słupa. Na miejscu trzecim Seiful Mouliouk, dalej Samon Lau Oa, Al-Sahr, Dragon i Osko de Bozul. Zgubił kontakt z grupą Wielki Dakris. No, duże problemy tego konia w tej chwili. Amouash Al-Khalediyah z przewagą, na drugim miejscu Apollo del Sol. Zbliża się tutaj do czołówki, w tej chwili do pierwszej dwójki, Samon Lau. Jest tam także Seiful Mouliouk, który troszkę tutaj blokuje holenderskiego konia. No daleko, daleko w odstępie Wielki Dakris. Problemy ma już Apollo del Sol, jeździec delikatnie uderzył go batem, ale to niewiele pomaga. Amouash Al-Khalediyah dalej idzie dosyć spokojnie prowadzona. Jest pierwsza, ona wyprowadzi na prostą 550 metrów do słupa. Teraz już zdrowe baty dostaje Apollo del Sol. Troszkę oddaje, ale Amouash Al-Khalediyah oddala się od rywali. Oj, stracił równowagę Wiaczesław Szymczuk na Apollo del Sol, ale się uratował. Samon Lau finiszuje, ale to jest duża strata do Amouash Al-Khalediyah, która ma jeszcze 250 metrów do słupa. Polem próbuje ruszyć się ładnie Al-Sahr, nieco dalej Dragon. Amouash Al-Khalediyah swobodnie, praktycznie z miejsca do miejsca wygrywa gonitwę. Na drugim miejscu będzie Samon Lau, trzeci Al-Sahr, czwarty Osko, dalej Apollo del Sol, ostatni Dragon.